Witam na moim kanale. Poszukiwać skarbów antyków, staroci, danych się kłania. Szybka aktualizacja. Jest godzina 6 rano. Przyjechaliśmy na giełdę do Kłodzka, standardowo, jak zawsze. Giełda Kłodzko. Ludzie już się rozstawili, wszyscy. No i standardowo zobaczymy, co nam się kupić. Co ciekawego zobaczymy. Pierwszy obejdziemy stanowiska przed wejściem do giełdy przy ulicy. Obyśmy coś ciekawego kupili. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Dobra, idziemy. No idzie tu. Nie ta maszynka. Maszynka elektryczna idzie. Co to za tyle pan ma? Wiecie, tu bilet trzeba. Za 50 bilet. Dobry. Dzień dobry. Bilet kupiony. Dzisiaj mało ludzi. Więcej ludzi pochowało na giełdzie. Więcej ludzi pojechało na giełdę do Zielonej Góry. Największa giełda. Największa giełda w Polsce, w Zielonej Górze, dzisiaj. Dlatego tak mało. Ale odkryj sobie podróżnika. Kup bilet. To jest przeciwpomarek. To jest do lasu pójdę po tą końcówkę, masz nie masz więcej. Nie, to były tylko dwa. Nie, tam to tylko dwa. Chyba, że gdzieś jeszcze w Karpale. Nie, jest w ogóle trochę. No w Pirytusie to nie. Masz chwilę? Kurwa, to otwór tego pomniejszy.
Cienkie blachy. W środku pusto chyba w ogniskach. Coś tam można z tej strony przejść sobie. No spokojnie. Wszystko widać. A luzek, krop typu rzeczy, takie po 5 zł coś tam wiedzą, nie? Daj mi ten od zegara. Rogi, jaka cena? 350, proszę pana. No chyba, że ma pan inną propozycję. Proszę mówić, ja się nie obrażę. Piękna PRL-owska figurka. Stan idealny. Warto ją mieć. To jest zestaw z Wawela. Tak, rodzina. Federico. Już ich to jest, to ma, będzie miało swoją wartość. Nie, to już tego nie będzie, już nie ma fabryki. W tym roku zlikwidowali. Także warto tam jest. Mam. Tylko mam kolorowe, niebie, zieloną i kobaltową. Więc szukam takich rzeczy z naszych terenów. Baruda, Kłodzko, takie było. Mało osób, więcej w Górnej Górze. Teraz się składają. Całą noc już padał. No, ale to biorę prosi. Apteczka niemiecka. Dobry.
No i monitra. Zawsze nie wypłacisz, jak już jestem ubrany tam nawet. No, się ma 1,84 m, to niestety, a jak ja 1,63 m, i to było kiedyś. Całe życie miałem 1,84 m, ostatnio się mierzę u pielęgniarki, ona mi 1,84 m. Tą stronę to nie mierzy, to nie tak działa, czy tak. To ona ma wadę Ale taką w ziemi głęboko? Nie, nie. To jest powietrze. I 100 tysięcy, aż kosztowała? No 10 kW prądowych załóżmy. Pompę, ja mam tu dużo. Na razie? Pan wrócił i dokupił coś jeszcze na szybko. Ale założę taki nóż, który zajęty. Nie, to jest i krzemień. O tym była o tym była taka gwiazd, krzemień. Fajnie, fajnie. Malutki mamu, ale fajnie. Mówię. No wiesz, mądry etrz. No jeden. No ty nie siadaj, ja nie jestem ciężki, no właśnie. Zginął się Bronik, ty nie. Ty na tym nie siadaj, ty jesteś za ciężki. No się próba, ale za ciężki. Samochód dzikiego kiesa, nie? Dwa za... Dwa albo 5 zł. Dwa po 5 zł, no. A pan szuka jakieś konkretne? Nie, ty patrzę wszystko. A to śmietnik nie miałeś odrywany. Mamy bardzo sporo nietypowych hotelów. Na przykład. Dobra, nie rozsadzę. Dobra, dziękuję. Coś ci gryzą. No, uważam. Gdzie tutaj się będzie, tak? Tam, tam. Tam, gdzie ta pani spadza, gdzie mieliśmy kilka durów, tu jest jakichś takich starych metalowych, ale mamy je w domu, bo to... Bo są pierwsze takie, które mnie kupił, jak byłem mały, więc ich jakby nie spadł. Tak, ale na
na firmę nie patrzę, jakie widzę, pan prawda, czy to jest spot YouTube albo rok. No patrzę, jak sobie co. China. Thank you.
Tam się muszą śmieć. Niestety jest godzina po 9:00. Nic nie kupiliśmy. Mało sprzedawców. Dużo osób pojechało na giełdę do Jeleniej Góry, gdzie największa giełda w Polsce, Jelenia Góra. Dlatego było w Kłodzku mało osób. Idziemy do auta. No i dziękuję za obejrzenie mojego filmiku.